Hej, hej, witam was w nowym vlogu. Dalej utrzymujemy naszą tradycję, o której wam mówiłam na Instagramie, czyli spacerki i afirmowanie. Powiem wam, że jestem w tym spacerze o 11 i nie wiem czemu ja myślałam, że o 11 nie ma komarów, ale są i mi zaraz zeżrą nogi, więc to będzie szybki spacer, ale sobie afirmujemy. Ciszę tu jest, więc wam pokazuję. Dzisiaj był ciężki poranek, bardzo ciężki, ale zdradzę wam sekret, który... dzięki któremu cały czas jestem szczęśliwym człowiekiem, czyli to, że kiedy nawet coś mi się sypie totalnie w jakiejś tam sferze życia, to ja nie jestem osobą, która siada i płacze, że coś się sypie, tylko zawsze mówię, okej, skoro się sypie, to znaczy, że będzie miejsce na nowe. Oczywiście jestem też człowiekiem i sobie posiedziałam, popłakałam, właśnie o tych komarach mówiłam i jest mi lepiej, ale wiecie o co chodzi. Więc bardzo wam to polecam i zapraszam was na vloga. Że jak ja oglądam moje stare vlogi, to ja się po prostu łapię za głowę i ja nie mogę tego oglądać, w sensie ja wiem, że to dobrze, bo to znaczy, że idziemy do przodu i się rozwijam i pewnie to samo powiem za pół roku na temat moich vlogów aktualnych, ale nie mogę, po prostu nie mogę tego oglądać. Ja już jestem ubrana w mój strong point nowy i lecę za tam, za 2 godziny, 3 z Wojtkiem na trening, nagrać troszkę kontentu, tym razem na Insta, więc tam was zapraszam, bo biorę udział w wyzwaniu Stronga Aktywny Lipiec. Tam właśnie chcę coś tam nagrać z treningu, jak ten strój wygląda w akcji. Więc po więcej zapraszam was tam, ale może coś tam dla was nagram na YouTube'a. Zobaczymy. Ham, ham, ham. Mniam, 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 mniam. Mniam, 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 mniam. Nie. Hejo, właśnie wstawiłam zdjęcie na Instagrama i stwierdziłam, że na vloga wstawię mały sneak peek tego, jakby backstory tego zdjęcia na Instagramie, więc zdjęcie wygląda tak. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale jeśli chcecie zobaczyć, to wpadajcie na mojego Instagrama. Ale jest to zdjęcie w wodzie. Cały dzień z Angeliką na tych wakacjach się pilnowałyśmy, żeby się obracać, żeby się nie spalić, żeby smarować się 50-kami, ale nagle zrobiłyśmy sobie zdjęcie w wodzie i stwierdziłyśmy, że to było zajebiście. No i wiecie, jak to zdjęcia zaczęłyśmy, jak to dwie baby, które uwielbiają robić sobie zdjęcia nawzajem i sobie, zaczęłyśmy się tak wkręcać, że siedziałyśmy w tym basenie chyba z godziny, bo ciągle szukałyśmy najlepszego kadru. W ogóle nie czułyśmy, że pali nas słońce, bo siedziałyśmy w zimnym basenie. Była to 15, czyli godzina szczytu i jak widzicie, a nie dość, że się spaliłam, to mi złazi skóra. Taka jest historia za tym zdjęciem, ale przynajmniej wyszło fajnie. A ja idę teraz ogarnąć moje włosy i w ogóle siebie ogarnąć, bo czuję się źle. Właśnie się ogarnęłam, nałożyłam sobie teraz maseczkę i powiem wam, że mam dość. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam takie wahania nastrojów i taką po prostu burzę hormonów przed miesiączką. Dla przykładu, podam wam, jakie to jest absurdalne. Dla przykładu, wczoraj byłam z Wojtkiem na siłowni i miał tam, załóżmy, 60 kilo na sztandze. Nagle powiedział, że w sumie chciałby dołożyć piątki, a ja mu powiedziałam, ale przed chwilą nie chciałeś zakładać piątek, a on powiedział, no dobra, ale teraz jednak chcę. I normalnie bym po prostu mu założyła te piątki, a ja zaczęłam się z nim kłócić, że jak on może zmieniać zdanie. Później zaczęłam ryczeć i dzisiaj na przykład schodzi mi skóra z pleców. Ja ogólnie jestem zła, bo chciałam mieć ładną opaleniznę i miałam ładną opaleniznę, a teraz schodzi mi skóra i mam plecy w plamach. Ja popłakałam, że mi schodzi skóra. I serio, ja mam wahania nastrojów, jak każda dziewczyna, i mam swoje humorki przed miesiączką, ale nie aż takie, że ja płaczę, że mi skóra z pleców schodzi. Ja mam dość. Ja mam dość. Jak już jestem w tej maseczce, to przy okazji poczujmy się jak besties i wam coś opowiem. Mam teraz taką sytuację w pracy. Może zacznijmy od początku. W tym kursie, który przechodziłam, bardzo mi się, może nie jakoś bardzo, ale wprowadziłam zmiany do mojej głowy i do mojego myślenia i po prostu zdałam sobie sprawę, że jeśli manifestujecie na przykład zarabianie tyle i tyle, czy na przykład manifestujecie, ja załóżmy manifestuję sobie jakby, żeby mi wyszło w tym internecie i żeby tu był przyrost i tak dalej, to nie można tylko manifestować jakiś tam czas w ciągu dnia, a później resztę dnia myśleć sobie, dobra, ale ja i tak jestem beznadziejna, bla bla bla.
więc bardzo trzymam się tak zwanej diety mentalnej, czyli po prostu łapię się za te negatywne myśli i widzę trochę, że dzieją się takie, że zaczyna się coś dziać. Powiem wam, że nagle nie z dupy, nie z pietruchy w mojej pracy na etacie braknie nam dla mnie miejsca. Nagle w ogóle, wiecie, bez powodu słyszę, że no, że w sumie ja mogę pracować tylko 2 dni w tygodniu i jakby nie częściej, gdzie nigdy to nie było problemem, a wiecie, jakby cały czas manifestuję, żeby jednak zarabiać więcej i nie pracować na etacie, tylko jakoś z innych źródeł, jeszcze nie wiem z jakich, ale się totalnie nie nadaje do pracy na etacie, ja muszę być swoim szefem w życiu. Nagle słyszę coś takiego i kiedyś byłaby taka panika, Boże, skąd teraz będą te pieniądze, a teraz ja mam w sobie taki wewnętrzny spokój, bo ja wiem, że i tak mi wyjdzie i tak zawsze wszystko idzie po mojej myśli i po prostu będzie tak, jak ja sobie to wymyśliłam. Tyle. I najlepsze jest to, że taka myśl, która raczej dla ludzi może być taka crazy, a moi bliscy totalnie są za i totalnie mnie wspierają. Jakby ja widzę, że po prostu kiedy emanujecie jakąś energią, jakimś myśleniem, to ludzie wokół was po prostu akceptują, a wręcz nawet to pochłaniają. Ja czuję, że to jest po prostu znak, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że dzięki temu mam po prostu przestrzeń fizyczną, psychiczną, żeby tworzyć dla was więcej. I serio, bardzo się z tego powodu cieszę i niech to rośnie, niech to rośnie. Więc dobranoc. Sobota 9:30, a ja lecę na trening. Ostro, wiem. A ogólnie mamy podwójne wyzwanie, bo mogę dzisiaj dostać okres. I mam nadzieję, że nie dostanę go na siłownię, ale takie sytuacje też już były, więc trudno. Lecimy. Też się tu jesteśmy sami w kinie. Tak. Ogólnie chciałem coś powiedzieć, kochanie. Mhm. Ten film jest niespodzianką. Ta jasne. To nie jest kino, wynajęłem nam salę kino. Ty zgamuj. Sama z tobą kupowałam te bilety. Właśnie, myślę, że po co wybrałem ten film akurat o tej godzinie. Tak, pani też była wykupiona. Tak, spieszyliśmy. Jak ty myślałeś, że on jest o 21:00, jeszcze ja cię go poprawiłam w kawodzie. Z nowości jeszcze, znaczy nowości, z wydarzeń tego dnia. Byliśmy na zakupach oczywiście. Vlog bez łapy Wojtka, vlogiem stracony. Byliśmy na zakupach dla Wojtka. I wiecie, co jeszcze się stało? Zwolnili mnie z pracy. Ja mam zajebistą pracę, dostałem podwyżkę, kurwa, jest zajebiście, nie? Moja żona jest na moim utrzymaniu. Aktualnie trochę tak. Nie no, ale w ogóle to jest hit historia. Nawet nie chce mi się opowiadać, bo nie ma czego opowiadać. Nie ma co opowiadać za bardzo z tego, co się stało, bo nie stało się kompletnie nic. No. Like, literally. Dosłownie z pizdy mnie zwolnili. No, tak po prostu miało być. Ja cały czas sobie manifestuję, że będzie, że jakby chcę być własnym szefem i tak dalej, więc to chyba się stało po coś. I tyle. Właśnie jemy grillka. Wojtek je. Siema. Co się dzieje znowu? Aha! Tak wygląda mój mąż, mega przystojny. Jak Włoch. Jak Włoch. Pokaż wam go jeszcze. Jezus. Za 3, 2, 1. Ale zobaczcie, no mega mu wybrałam ten outfitik, to jest tylko jeden z dwóch. No z panem Pimpem, fit totalny. Proszę tutaj nie stać w kolejkach, bo ten gagatek jest mój. Co jeszcze się działo takiego? Jezu. Ogólnie byliśmy dzisiaj na mega ważnej rozmowie biznesowej. Serio tak wyglądasz? Z takich rzeczy, no to mówiłam wam w kinie, że nie mam już pracy i jestem bezrobotna. Powiedz, sytuacja w kinie. Więc to jest rzecz numer jeden. Sytuacja w kinie. O, być! Muszę postawić telefon do tego. Gadamy w kinie, są reklamy. Kto nie gada na reklamach w kinie? Ale zaczyna się sekunda, dosłownie 2 sekundy filmu. Jeszcze nikt nic nie powiedział, nikt nic nie zrobił, nic. Mhm. Jeszcze to był film z napisami. I baba się odwraca. Wygląda... Dobrze, nie będziemy mówić o jej wyglądzie, ale naprawdę była... Naprawdę była widać jakaś nieszczęśliwa i ich randka, to chyba była ostatnia randka ratująca w ogóle ten związek. I ona się odwraca tak. Czy tą randką? A wy będziecie tak cały film gadać? A ja tak na nią patrzę w szoku i ja mówię, wiecie, ja myślałam, że ja może się tak zagadałam, że ten film leci od 10 minut, nie? I ja tak mówię, ale film się dopiero zaczął, ona. No właśnie, i macie zamiar tak ciągle gadać? Wy nie, ale można to w grzeczniejszy sposób powiedzieć. Ona coś tam gada, ja mówię... Dobrze, spokojnie, bo napisów nie słyszę, bo to był film z napisami, więc tym bardziej, kurwa, wiecie, o co chodzi, nie? I jej mąż się odpalił, odwraca się i ta tam gówniara, BBB, co tam jeszcze dyskutujesz, zaraz pójdę po ochronę. I wtedy, kurwa, wchodzę ja. Cały na biało. Tak nie było. No i ogólnie on z tą ochroną i wiecie, on myślał, że mnie zastraszy, a ja mówię, no to proszę bardzo, on, tak?
już idę. Ja mówię, proszę bardzo, proszę, droga wolna. Już na pewno ochrona kina po mnie przyszła, bo gadałam dosłownie 2 sekundy na filmie. Jakby tyle się skończyła ta gadka. Ale no, jak i mnie po prostu takie sytuacje odpalają, bo ja nienawidzę chamstwa i prostactwa. Dlatego później zachowywałam się chamsko i prostactwo, czyli specjalnie mieszałam w naczosach i im chrupałam nad głową, żeby ich wkurwić, ale tylko tam przez chwilę. 3 sekundy. 3 sekundy i skończyłam, bo po prostu nie chciało mi się w to bawić, ale ja jestem złośliwa, ja muszę swoje 3 grosze dodać. Ja wiem, że dużo ludzi reaguje w takich sytuacjach, że mówi dobrze, dobrze, przepraszam i tyle, ale ja totalnie nie należę do takich ludzi. Tak reaguję. Taki jest Wojtek na przykład. Ale ja totalnie nie należę do takich ludzi, bo to było tyle z naszego dnia. Byliśmy wczoraj na zakupach i w kinie. A dzisiaj byliśmy z rodzicami Wojtka na obiedzie. Bardzo, mamy taką dzisiaj typową polską niedzielę. My sobie teraz grill w ogóle. Byliśmy na rybce. O kurwa. Kurde. Dobra, koń z tego pierdolenia. Tak. Lecimy dalej, kochani. Co będzie w następnych vlogach? Nie mam pojęcia, bo moje życie jest teraz totalnie nieprzewidywalne, ale... Że w serialu zawsze tak jest, że wszystko się kurwa burzy, żeby nagle było zajebiście. Tak. Budzi na koniec. Właśnie wracam z siłki i zrobiłam mamie niespodziankę. Zrobiłam duże zakupy w Stradivariusie i będziemy wracać do serii, którą kiedyś nagrywałyśmy, chyba ostatni odcinek był parę miesięcy temu, ale bardzo lubiłyśmy to nagrywać i wracamy do tego, więc nie wiem, czy ten vlog wleci szybciej niż ten film, ale spodziewajcie się. Bardzo się cieszę, że go nagramy, bo to sprawia nam dużo radości. Ja też jestem po treningu, zrobiłam fajny trening. Mam dzisiaj 2. dzień okresu. A i tak w miarę fajnie nam to poszło, w sensie mi poszło. I w ogóle co do treningu z okresem i tak dalej, chcę dzisiaj napisać parę słów na storce odnośnie tego, więc no, zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, bo powiem wam, że się tam rozhulałam. Właśnie wróciliśmy z spaceru i w tym vlogu będzie dużo manifestacji, ale czuję, że to jest teraz mój temat. Mój temat blisko mojego serca, które pokazuje po prawej stronie dub stupid bitch. Powiem wam, że jestem taka z siebie dumna i taka dumna ze swojego mindsetu, bo kiedyś leżałabym tu zesrana, że nie mam planu B. A teraz wiem, że ja nie potrzebuję planu B, że ja po prostu leżę i czekam. Bo wierzę w siebie i wierzę w swoją energię i wierzę, że wszystko, co sobie tutaj wymyśliłam, już się dzieje i tyle, będą efekty. So let me chill in. A zaraz wam w ogóle coś pokażę, tylko pójdę na górę po kamerę, bo mam to na telefonie. Pokażę wam coś, co odkryłam przez przypadek wczoraj wieczorem, przeglądając telefon. Dobra, jestem już w moim pokoju i chciałam wam pokazać tego screena, go wczoraj w ogóle odkopałam przez przypadek w moim telefonie. Jest to screen z 22 kwietnia. Storka jakiejś dziewczyny na Instagramie, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, co to była za dziewczyna. Pamiętam, że zrobiłam tego screena w celu jakby kupienia sobie tego kompletu, bo bardzo mi się spodobał. A teraz pokażę wam storkę dokładnie z 4 lipca. Moją storkę, która wygląda tak i była to storka, którą wrzuciłam, kiedy dostałam prezent od Marki i nigdy w życiu, robiąc tego screena w kwietniu, nie pomyślałabym, że w lipcu będę robiła dokładnie taką samą storkę i oczywiście nie myślę sobie, że ja specjalnie robiłam taką samą storkę i pamiętałam o tym screenie, bo nie, ja totalnie o nim zapomniałam. Czekam dalej, ale aż będzie tutaj siedziało i co? Zapraszam na mój serial. Środa rano, zrobiłam sobie takie wypasione śniadanie, bo idę na paznokcie, a później chcę iść na siłownię, bo po szypaznokciach tutaj się już zrobiła lekka tragedia i są okropne i lecimy zrobić nowe. Boże, szłam z parasolką dosłownie przez 10 sekund, a jestem już cała mokra, tak leje, że ja nie wiem, co się stało, ale chciałam wam pokazać moje nowe pazy. Oczywiście na Insta, wiecie, gdzie są dokładniej pokazane, ale jedną rękę mam niebieską, a drugą mam różową. And I'm feeling Barbie today. W ogóle, pomimo, że tak leje, to jest ciepło, dlatego jestem w spódnicy i w takiej bluzce. Ja idę teraz do Wojtasa i to lecimy.
Hello, mamy czwartek. 10:30, a ja wyglądam przeokropnie, ale jestem już po ginekologu again i po siłowni again, więc mam prawo tak wyglądać. Przyszłam w ogóle się pożegnać, ale chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wojtek wczoraj mi powiedział, że to wygląda jakbym szła na baby shower i nie wiadomo by było jaka była płeć. Może być albo dziewczynka, albo chłopiec i ja nie potrafię teraz tego odzobaczyć. Więc jeśli ktoś robi jakiś baby shower, na którym będzie ogłaszał płeć, możecie mnie zaprosić. Będzie, o chłopiec, o dziewczynka, i ja idę teraz montować tego vloga, kiedy wy go oglądacie właśnie dzisiaj i go wrzucić na YouTube'a, więc bardzo wam dziękuję, przypominam o subskrypcji, bo dalej połowa osób mnie nie subskrybuje, a bardzo byłoby mi miło i by mi to pomogło w moim rozwoju, wpadajcie też na moje social media, bo tam też się dzieje i dziękuję bardzo, że jesteście, kocham was bardzo, widzimy się w niedzielę, pa!